Siemanko, z tej strony Steve. Dzisiaj sobie przygotowujemy niedzielny obiadek. Dzisiaj mamy tutaj wieprzowe kotleciki. Tutaj nam gotują nasze ziemniaczki. Nie wiem, czy widać, nie widać raczej. Coś tam będzie widać. Popijamy się oczywiście szkockiego browarka. Mam dość fajną pogodę. Dzisiaj gdzieś tak około 16-17 stopni jest. Tak więc bardzo fajnie. Ogólnie dzisiaj sporo biegaczów jest. Biegaczy, biegaczek. Fajne dupy ogólnie. Także pewnie później się wybiorę gdzieś do parku, albo coś, spróbuję coś nagrać. A na razie to cóż, cóż mogę powiedzieć. Na razie jest lipa, bo nie ma pracy. Dalej już czekam na ten głupi insurance number. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już przyjedzie, bo już mnie to zaczyna dość irytować. 3 tygodnie to sobie, kurde, nie wiem, chyba z Grecji chyba to idzie, a nie kurde z Londynu, czy skąd oni to biorą. Także na razie jest lipa. Mam nadzieję, że we wtorek już coś będę miał. Tak więc ruszę już sobie do agencji, coś tam pozałatwiać. A na razie cóż, trzeba odpoczywać przymusowo. W agencjach nie przyjmą bez tego, w job center też. Także jak się tutaj wybieracie, to musicie sobie najlepiej z kimś ustalić, żeby zadzwonił za was i was umówił. Ja na przykład czekałem około tygodnia czasu. Także tutaj przynajmniej w Livingston niedługo się czekało. Nie wiem, jak jest pewnie w Edynburgu, gdzieś pewnie jakbym złożył, to bym pewnie dłużej czekał. Teraz zresztą jeszcze nie ma takiego napływu ludzi, więc jeszcze to w miarę jakoś idzie. Ale samo czekanie, już czekam tydzień czasu. Kolejny tydzień czasu po interwiu. Także już w sumie tutaj czekam, no trwa 3 tygodnie w sumie na załatwienie tych badziwi. A jeszcze nadal banku nie załatwiłem, ponieważ potrzebuję insurance. Także musicie się nastawić, że będziecie siedzieć tutaj na dupie przynajmniej przez 2-3 tygodnie. I to tak minimum. Także jak chcecie tutaj przyjechać, to minimum z 1000 funtów musicie sobie wziąć. To jest według mnie takie minimum z minimum. No chyba, że chcecie po miesiącu wylądować na ulicy, no to wasz los. Także to był taki krótki vlog, co tam u mnie. Później spróbuję coś jeszcze nagrać, jak to wszystko tutaj i chcę. No i cóż, dzięki za oglądanie, dajcie subka, łapkę i do następnego.